Ostatnio był materiał o tym, jak stakować TRX-a i jakby jest to, jeżeli nie wiecie, co jest stakowanie, to stakowanie to jest pasywne zarabianie na kryptowalutach, czyli że powiedzmy zamrażacie swoje kryptowaluty i to jest taka jakby lokata kryptowalutowa. Jak na przykład macie lokatę w banku i macie tam powiedzmy chyba jakoś, nie wiem, między 0,5% a 2% rocznie, zależy od tego, w jakim banku i jakie konto macie, no to otrzymujecie właśnie jakby takie procenty od swojego depozytu i jakby te pieniądze macie zamrożone, jednakże w kryptowalutach, jednakże możecie je w każdej chwili wypłacić, czyli że powiedzmy, jeżeli sobie leżą na danym portfelu, nic nie robią, to po prostu jakby zarabiacie pasywnie dany procent z danej kryptowaluty. No i dzisiaj pokażę wam, jak uzyskać od 170 do 180% rocznie, czyli to jest średnio około 175% rocznie. To jest bardzo dużo, słuchajcie, to jest bardzo duży procent stakowania kryptowaluty. Pierwszy raz się z tym spotkałem, mój znajomy mi to pokazał, za co bardzo mu dziękuję, bo to jest zajebista opcja, naprawdę zajebiste. Jeszcze zyskałem na kursie kryptowaluty, która wzrosła, także zyskujecie podwójnie na takim czymś. Także bez przedłużania już wam pokazuję więcej szczegółów i jak to w ogóle zrobić, jak na tym zarabiać. No i dobra, wszystko opiera się, słuchajcie, na giełdzie KuCoin. Oczywiście nie musicie mieć 18 lat, weryfikacja KYC jest tylko potrzebna, żeby te kryptowaluty kupić, sprzedać, ewentualnie zwiększyć limit, ale limity są tak duże, że po prostu nie potrzeba KYC, a sprzedać możecie sobie inaczej, kupić jak samo inaczej. Już dwa filmy o tym nagrałem, wyświetlają wam się właśnie teraz w karcie, jak właśnie sprzedać oraz jak kupić kryptowaluty, jeżeli o tym nie wiecie, jak to zrobić. Dobra. Jeżeli wiecie, jak kupić kryptowaluty, jak wszystko ogarnąć, no to lecimy. Rejestrujemy się tutaj, jest to bardzo prosta rejestracja. Mail, tam telefon podajemy, jeżeli chcemy. Oczywiście polecam podać telefon ze względu na to, żeby mieć weryfikację dwuetapową, co zabezpiecza nasze konto przed, powiedzmy, włamaniem, kradzieżą. Na nasze konto właśnie zabezpiecza to przeciw włamaniom. I to jest bardzo dobra opcja przy właśnie giełdach, ponieważ no, zazwyczaj powinno się trzymać na portfelu kryptowaluty dla bezpieczeństwa, ale jeżeli ma przetrzymamy na giełdzie i na przykład mamy opcję stakowania na giełdzie, to lepiej mieć te weryfikacje dwuetapowe włączone, tak na wszelki wypadek. Dobra, na początku wszystko będzie się opierało na kryptowalucie Hydra. Jest ona na ten moment warta 4,60. Kupiłem ją, jak była warta 3,50, coś takiego, chyba, albo 3,40. Dosyć niedawno, ponieważ też ona jest dosyć nowa. Ona ma ile? Miesiąc chyba? No, jakoś miesiąc ma. Około miesiąca. I wzrosła od miesiąca 206%. I też jest to, jest po pierwsze spoko inwestycja, po drugie spoko inwestycja. Ponieważ to jest, znaczy ogólnie mówię tak, ponieważ to jest podwójna jakby inwestycja, w sensie podwójny zarobek. Dość, że stakujemy, to jeszcze zarabiamy na wzrastającym kursie. No i tak, wchodzimy sobie w assets. No i teraz tak, jak wejdziemy sobie w assets, w zależności co depozytujecie, jeżeli depozytujecie USDT, klikacie sobie deposit, na trading account to będzie przelewać właśnie USDT. Klikacie sobie deposit, no i tutaj klikacie sobie USDT. No i w zależności od tego, co tam chcecie przesłać, w jakiej sieci, no to sobie wybieracie. No i wybieracie sobie na trading account. Czemu na trading account? Ponieważ na trading account możemy sobie po prostu tradeować, zamieniać USDT na Hydrę. Więc jakby polecam wam przemieniać na USDT, ponieważ chyba tylko na tej giełdzie można sobie kupić Hydrę. Nie wiem, czy na innej można. Na KuCoin, na Bitcoin, no tutaj mamy tylko 3 giełdy. Także no, polecam po prostu przelać tutaj wam USDT. A następnie po przelaniu tego klikacie sobie trade i spot trading. Jeżeli musicie właśnie mieć te właśnie swoje kryptowaluty na właśnie portalu trading. No i tutaj teraz tak, ja to już mam zaznaczoną ogólnie, ale na przykład jeżeli jesteście nowi, to klikacie sobie tutaj, wpisujecie sobie Hydra USDT, no i sobie kupujecie Hydrę za USDT. Proste. Jak kupować kryptowaluty też pokazywałem w poprzednim filmie, więc tego nie będę pokazywał, bo myślę, że jest już to przez was ogarnięte. Jeżeli nie, no to zapraszam do poprzednich filmów. No i dobra, teraz jak już mamy tą Hydrę, załóżmy, że ją mamy, ja już ją mam, więc jakby pokażę wam tak na sucho. Mamy tutaj, powiedzmy, Hydrę, nie? Klikamy sobie na sobie transfer i następnie z trading account klikamy sobie pool X account. Bierzemy sobie maxa, za to nie ma żadnej prowizji, po prostu przenosimy sobie na, są to jakby trzy portfele. Main, trading i pool X. Main no, to jest po prostu taki portfel, nic tam się nie dzieje. Trading no, to jest takie do tradowania, że możemy sobie zamieniać. A pool to jest właśnie ze stakowaniem. No i słuchajcie to, jak już sobie tu potwierdzicie wszystko, no to zobaczcie, mam tutaj taką zakładkę jak pool X. Klikamy sobie tutaj
jest to po prostu powiązana strona, nie musicie do żadnej się rejestrować ponownie, po prostu macie tu już, jest to powiązana strona właśnie z KuCoinem. Jest to jakby taka jakby subdomena, coś takiego, no to jest w każdym razie powiązane wszystko z KuCoinem. No i tak. No i mamy tutaj zakładkę takie soft stacking. Mamy stacking i soft stacking. No i tutaj w soft stackingu mamy kryptowalutę Hydra. Zobaczcie, 170-180% i to są naliczenia dzienne, to jest około 0,5%. 0,5% macie rocznie w banku. Więc nawet słuchajcie, jeżeli będziecie w innych kryptowalutach tutaj depozytować, ja na przykład mam Hydrę, ZIL i jeszcze dzisiaj sobie będę przesyłał tutaj ADE, ale giełda Binance ma troszeczkę problemów właśnie teraz, bo mają konserwację, coś takiego zaraz wam pokażę. O tutaj jakby serwery są konserwowane, więc na razie nie mogę po prostu sobie przelać tych kryptowalut. No i tak. Se przeleję tutaj i tutaj jest właśnie od 1,5% do 8% rocznie. Dlaczego tak robię, nie zamienię sobie na Hydrę? Ponieważ po prostu ja zainwestowałem w ADE i ZILLE po to, żeby kurs wzrosnął, a teraz się dowiedziałem, że po prostu jest stakowanie, no to lepiej zamiast na trzastolecie trzymać te kryptowaluty teraz na czymś, gdzie się stakuje i ma się jakiś tam mały procent. Tak? I na przykład Hydra jest, tutaj jest bardzo duży procent, ale to bardzo duży procent. 170% rocznie, to jest słuchajcie i ogólnie, jeżeli chcecie wiedzieć, ile musicie zainwestować, żeby zarabiać 100 zł dziennie i żeby się o nic nie martwić. Jest to co prawda trochę ryzykowne ze względu na kursy kryptowalut, ale jednakże no, jeżeli was na to stać po prostu, jeżeli macie luźne 20 tysięcy, no to śmiało w to zainwestujcie. Moim zdaniem się opłaca, jak ja bym tyle miał, to bym zainwestował. Ja nie wiem ile w to zainwestowałem, chyba z 500 zł, coś takiego, albo 300, coś, zaraz wam powiem jak przyjdziemy do mojego portfela. No i jak zainwestujecie w to 20 tysięcy zł, to dziennie macie 0,5%. Jakby to nie jest żaden hype, albo jakieś inne stronka typu hype, że po prostu inwestujecie i macie jakieś tam zwroty procentowe i że wpłacacie i wam od zera wam nalicza i dochodzi do jakiegoś momentu i później was skamuje. Nie. Tu macie portfel. Słuchajcie, weźmy sobie najpierw w asset, żeby wam to zobrazować. No i słuchajcie, to nie jest tak, że po prostu wpłacacie coś i na przykład wam po prostu to się zostanie zabrane, w sensie, że wpłacacie, nie macie tych pieniędzy i dopiero wam nalicza. Nie. To słuchajcie, mamy w ten sposób, że mamy powiedzmy Hydrę wpłaconą, ja mam jeszcze ZILLE tutaj i jeszcze będzie ADA, więc tak. Mamy tutaj takie coś jak, właśnie was, poczekajcie, otworzę sobie w nowej karcie KuCoina. Mamy słuchajcie na KuCoinie takie coś jak zakładkę właśnie Pool Assets, Pool Account, znaczy się i tutaj właśnie mamy swoje kryptowaluty, jakby inwestujemy sobie powiedzmy, nie wiem, $100, nie? I dziennie powiedzmy mamy te 0,5%, no to mamy pół właśnie dolara na dzień. I rocznie mamy 175%, czyli powiedzmy 100 razy 175% i jest to 175 dolarów rocznie. Jest to bardzo duży zwrot i właśnie na tym to polega, że nawet te zestakowane coiny, czyli powiedzmy dziennie wam się tam wystakuje powiedzmy jedna ADA, no to ona się dolicza do tych, macie powiedzmy 100 tych, dobra, Hydry, 100 Hydry macie i dolicza wam się za jeden dzień jedna Hydra, to wtedy dostajecie 0,5% z tych 101, a nie ze 100. Czyli jakby to się cały czas reinwestuje, tak automatycznie, nic musicie robić. I jeżeli chcecie z tego wypłacić, zwyczajnie klikacie transfer, klikacie z pool account do main account, wybieracie sobie powiedzmy Hydrę, wybieracie maxa, przelewacie sobie, zamieniacie na USDT, przelewacie na inną giełdę i sprzedajecie w każdej chwili i nie ma tak, że po prostu one są zamrożone i nic nie możecie z nimi zrobić. Możecie w każdej chwili sobie to przelać i nie ma z tym najmniejszego problemu. Na telefonie, nie wiem jak tutaj to jest, ale na telefonie polecam wam aplikację sobie ściągnąć, ponieważ na telefonie pisze wam ile dziennie właśnie dostajecie. Zaraz wam pokażę, ponieważ tu na tej giełdzie na komputerze, tej wersji przeglądarkowej, nie wiem gdzie to jest, musiałbym to poszukać, a po prostu nie chcę też was zanudzać. Zobaczcie, nie wiem czy będzie to widać, bo jest czarne, ale spróbujemy. Się odbija światło, ale zobaczcie. Jest tutaj takie coś właśnie jak te soft stackingi i tutaj właśnie są zaznaczone, że tutaj jest received, soft stacking profits itp. itd. Poczekajcie, ostrość się złapie. No i tutaj właśnie jest to napisane, możecie sobie zobaczyć. I na telefonie to bardzo fajnie widać, także polecam właśnie aplikację KuCoin, tą giełdę na telefon, ponieważ tutaj właśnie widać ile właśnie dostajemy dziennie. Ja tu dostałem raz właśnie 0,13, 0,12 Hydry i to jest właśnie różnie, dlatego to jest między 170 a 180%, więc to jest tak różnie, około 0,5%, między 0,40 a 0,50%.
coś takiego, nie? I to jest właśnie tak, średnio 0,5% dostajemy dziennie i jest to bardzo spoko inwestycja. Ja planuję właśnie jakoś tak 100 zł miesięcznie odkładać właśnie na to, żeby moje pieniądze po prostu nie leżały, tylko po prostu same na siebie pracowały. Jest to bardzo spoko inwestycja. Jeżeli macie zainwestować w kryptowalutę, to właśnie tutaj wam polecam tą Hydrę, ponieważ właśnie ona też zarabiacie na wzroście kursu, ona fajnie rośnie, ona nowa jest i też ma wysoki procent stackingu. Oczywiście inwestujecie tyle, ile chcecie, czyli tyle, ile możecie stracić, ponieważ pamiętajcie, stosujcie zasadę taką, jak ja stosuję, wtedy najlepiej moim zdaniem tym wyjdziecie. Inwestujcie tyle, ile możecie stracić, czyli że jak zainwestujecie 100 i stracicie tą 100, to nie będziecie o nią płakać. Ja właśnie taką metodę stosuję. Jeżeli zainwestuję coś, to liczę na to, że wzrośnie, jest na przykład 90% szans, ale mam gdzieś z tyłu głowy, że jak stracę, to się naprawdę nic nie stanie i świat się nie zawali. Dlatego taką metodę polecam stosować, ponieważ nie polecam ładować to w swoich ostatnich oszczędności, żeby zarobić jakieś tam miliony. Bo tutaj w obecnej sytuacji, jeżeli zainwestujecie 100 zł, nie są to jakieś miliony. Jednakże jest to bardzo duży zwrot procentowy, większy niż w TRX-ie. Co prawda tutaj Hydra nie ma żadnych swoich kraników, a TRX ma, ale TRX też ma mniejsze procenty. On ma chyba kilka procent rocznie, czy tam kilkanaście. Z tego co pamiętam, to chyba 7 miał rocznie, a to ma 180. 170, 180 i to jest bardzo, bardzo duży wzrost. Oczywiście link do KuCoina macie w opisie. Myślę, że wszystko zostało wytłumaczone. Bardzo fajna opcja z tym stackingiem. Zajebiście, że mi znajomy to polecił. No i co? Jeżeli wam się mi spodobał, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapeczce w górze, link do giełdy macie w opisie. Jak kupować kryptowaluty, mieliście w karcie, jeżeli macie czas, chęci i nie wiecie jak kupować kryptowaluty, to wbijacie na mój kanał, tam znajdziecie film jak je kupić. Także widzimy się w kolejnych filmach, siemano.